Panie prezesie, Koleje Dolnośląskie to nie dość, że to jest bardzo utytułowana firma, jak wiemy, niedawna nagroda, ale także, no, według mnie, instytucja strategiczna dla rozwoju Dolnego Śląska. Tak, zajmujemy się przewozem pasażerów. W zeszłym roku prawie 12 milionów. W tym roku myślę, że przewieziemy jeszcze więcej, na co wskazują wyniki. Ten miesiąc zeszły, czyli marzec, mamy rekordowy w historii Kolei Dolnośląskich. Przewieźliśmy prawie 1 150 000 pasażerów, co jest rekordem w historii Kolei Dolnośląskich. A cały kwartał pierwszy, no, mamy ponad 20% wzrost ilości pasażerów. Czyli można powiedzieć, że jeżeli tak dalej pójdzie, to przewieziemy na pewno więcej pasażerów niż w zeszłym roku. No, co daje nam naprawdę czołowe miejsca w Polsce odnośnie przewozu pasażerów. Ale to jest jakby początek, ponieważ w tym roku chcemy uruchomić nowe połączenia i to takie połączenia, które będą zupełnie nowymi po kilkunastu lub po kilkudziesięciu nawet latach. Powrócą na mapę kolejową Polski i Dolnego Śląska. To jest na przykład Bielawa, gdzie chyba po 42 latach nawet wróci połączenie kolejowe. Także tyle lat taka duża miejscowość na terenie Dolnego Śląska w ogóle nie miała kolei. Kolejnym przykładem, a tu już nawet na mapie Polski, to jest powiat lubiński, miasto Lubin, które prawie 20 lat nie miało połączenia kolejowego. To jest największy powiat, można powiedzieć, który nie miał połączenia kolejowego tyle lat. I od czerwca tego roku będzie tam jeździć 12 par połączeń właśnie Kolei Dolnośląskich. I chcemy tutaj przetestować pewną nowość, która będzie miała miejsce. To znaczy chcemy tworzyć w ogóle na mapie Dolnego Śląska nowy produkt, jakim będą ekspresy regionalne. U nas to będzie nowość, natomiast w Europie, na świecie to jest jakby standard. Takie ekspresy są na przykład w Kolejach Mazowieckich, gdzie zamiast 1,5 godziny pociągi jeżdżą już w godzinę czasu do Warszawy. Podobnie chcemy tutaj zrobić, żeby na przykład z Milicza, czy z Lubina, czy z Bolesławca pociąg jechał w godzinę, a nie 1,5 godziny. Co myślę spowoduje, że wielu pasażerów, przepraszam, potencjalnych pasażerów, którzy dzisiaj jeżdżą samochodami, ponieważ około godziny czy godziny, tam 15 czy 20 jadą dzisiaj samochodem do Wrocławia, ale muszą na przykład szukać miejsca postojowego płatnego we Wrocławiu, z czym jest ciężko. Będą mogli wsiąść w pociąg, który ich zawiezie w godzinę właśnie takim ekspresem regionalnym i przesiądą się właśnie z samochodów do pociągu. Czyli to będą nowi pasażerowie, którzy nawet do tej pory, myślę, nie myśleli o pociągach i nimi nie jeździli. A myślę, że oni właśnie zasilą także nasze pociągi i ta nowa oferta kilku pociągów w dobie z tych dużych miejscowości na terenie Dolnego Śląska do Wrocławia spotka się z dużym zainteresowaniem. Chcemy to wypróbować w Lubinie, w Miliczu i być może w przyszłości właśnie w Bolesławcu, ale także w większych miejscowościach jak Wałbrzych, Jeleniogóra, inne miejscowości. Panie prezesie, nasuwa się takie pytanie, skąd ten boom właśnie taki kolejowy? Dlaczego ludzie tak chętnie teraz przesiadają się z samochodów właśnie do wagonów kolejowych? Czy to jest ekologia? Czy może pragmatyzm taki zwykły? Znaczy, ekologia jest po drodze i przy okazji, myślę, i też coraz więcej ludzi jest uświadomionych tego, że warto podróżować ekologicznymi środkami komunikacji, ale myślę, że głównym powodem, dlaczego ludzie wsiadają do pociągów, to jest to, że przede wszystkim mamy komfortowe pociągi i jadą one punktualnie i szybko do celu. Tak? Jeżeli jeszcze przyspieszymy te pociągi, to naprawdę myślę, że znacznie większa rzesza ludzi, tak jak to ma w Europie miejsce, wsiądzie do pociągów i będzie poruszać się koleją, ponieważ drogi nie są tak szybko budowane, jakbyśmy chcieli na terenie Dolnego Śląska. Chociaż są budowane, natomiast narastająca liczba samochodów powoduje, że zamiast zmniejszać się korki, zwiększają się. I nawet ta nasza dzisiaj obwodnica autostradowa Wrocławia, nawet jak się jedzie w godzinach szczytu, to często też już zaczyna być zakorkowana. Czyli nawet te trzy pasy, co zostały wybudowane, rozwiązały na pewno problem w dużej mierze, ale nie do końca. Zresztą prowadząc samochód nie można przeglądać na przykład stron w internecie. Przykładem jest autostrada A4. Ona jest dzisiaj już tak niewydolna. Codziennie, można powiedzieć, jest wypadek, korek i każdy sam też jeżdżę często samochodem do Wrocławia, chociaż coraz częściej już koleją. Nawet dzisiaj przejechałem się, ponieważ jestem tutaj pewny, że o tej godzinie będę we Wrocławiu, natomiast jadąc autostradą jest to duże ryzyko, czy nie natrafi się na wielki korek i na kilkugodzinne nawet stanie.